23 września, godzina 15:00. Witamy Państwa na Polskiej Futbol Lidze, Lidze Juniorów. Zobaczymy dzisiaj spotkanie Warsaw Eagles kontra Angels Toruń. Widzimy kapitanowie już na boisku. Zaraz odbędzie się losowanie. Drużyna Eagles wygrała losowanie, przełożyła wybór na drugą połowę, a wykopem rozpoczął Eagles. Retro drużyny Angels. Szybko zatrzymany przez Mateusza Żukowskiego z numerem 19. Pierwsza próba Angels. Futbol amerykański, mamy 4 próby. Te znaczniki, które Państwo widzą po drugiej stronie boiska, wyznaczają miejsce, z którego rozpoczyna się drive. Drużyna ma 4 próby do przejścia 10 yardów, żeby otrzymać kolejne 4 świeże próby, aż do dojścia do pola punktowego. Poprzednie spotkanie drużyna Angels rozgrywała z Lowlanders Białystok. Przegrali 18-30. Zobaczymy, jak zaprezentuje się drużyna z Torunia w dniu dzisiejszym. Bardzo szybko zatrzymany Jan Gromek z taklem na stratę yardów. Mamy drugą próbę i 12 yardów do zdobycia. Kolejna próba biegu i kolejny raz Jan Gromek, bardzo, bardzo ładny tackle. Trzecia próba i 12 yardów do zdobycia. Wypada powiedzieć, że trenerem drużyny defensywy jest Awalumaru.
nasz zawodnik z pierwszej drużyny seniorskiej. No i widać, że to póki co ta formacja wygląda bardzo dobrze. Oj, oj, problem ze snapem. Szybko zatrzymane. Czwarta próba. 13 yardów. Możemy spodziewać się odkopnięcia piłki. Kolejny raz Jan Gromek. Trzy takle w trzech akcjach. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze rozpoczął to spotkanie. Przy czwartej próbie drużyna może ryzykować, zdobyć się pierwszej próby. Natomiast jeżeli im się to nie uda, to wtedy z miejsca zakończenia akcji jest oddawana piłka. Natomiast klasycznym w czwartej próbie jest coś jak odkopnięcie, pad, ale tutaj znowu zły snap i defensywa Eagles przejmuje piłkę na 15 yardzie, także pierwsza próba i 10. I już na boisku widzimy Antka Wróbla i drużynę, formację, przepraszam, ofensywy. Bardzo krótkie boisko, 16 yardów do pola punktowego. Jesteśmy w red zone, także zobaczymy, jak pokaże się drużyna Eagles w ofensywie. Dość dyskusja z sędziami. Ale chyba już wszystko dobrze, możemy zaczynać. Drive Eagles. Trip z lewej strony. Adam Jóźwiak po lewej stronie od Matka Wróbla. Oj, zgubił piłkę. Całe szczęście bez konsekwencji strata yardów. Około 7 yardów straconych. Druga próba 17 yardów. Warunki dzisiaj nie sprzyjają dobrym handoffom. Piłka śliska. W Warszawie padało w ząbkach również cały dzień, także liczymy, że się trochę rozpogodzi. Druga próba i 17 yardów. Motion, bieg. Adam Jóźwiak bardzo szybko powstrzymany przez zawodnika Filipa Rywockiego. Będziemy mieć trzecią próbę i 15 yardów. Rainbacków. Na boisko wchodzi Filip Wielgus, bardzo obiecujący junior. Trenował z pierwszą drużyną cały off-season, natomiast kontuzja wykluczyła go z występów w pierwszej drużynie, dlatego liczymy, że tutaj w drużynie juniorskiej będzie miał możliwości do tego, żeby się pokazać. Dobry snap, podanie. Jest złapane, mamy przyłożenie. Przyłożenie, natomiast coś tam się stało. Sędzia boczna pokazuje, że piłka złapana, natomiast zawodnik nadepnął na linię na pierwszym yardzie, także mamy pierwszą próbę first and goal i będziemy zaczynać z pierwszego yarda, także mamy cztery próby na zdobycie touchdownu. Przypominam, że touchdown jest punktowany za 6 oczek. Oczywiście można wbiec w pole punktowe albo podać piłkę do zawodnika, który jest w polu punktowym. O, mamy flagę na boisku. Jakaś dyskusja tutaj z sędziego głównego, z trenerem
głównym Jakubem Zduniem. Mamy false start drużyny. A przepraszam, to będzie nielegalna formacja, czyli całe zdobyte yardy w poprzedniej akcji będą cofnięte o 5 yardów ze względu na nielegalną formację. Bardzo późna flaga od sędziów. Tam trwała bardzo długa dyskusja, także wydaje mi się, że ta flaga mogła już pójść dużo wcześniej. Natomiast w tym wypadku zamiast first and goal mamy trzecią próbę i prawie 20 yardów do zdobycia. Także zobaczymy co teraz pokaże nasza ofensywa. Mam nadzieję, że tutaj Antek Wróbel weźmie sprawę w swoje ręce i popędzimy w pole punktowe. O, mamy na pewno false start. Numer 14 oraz numer 1 za szybko wybiegli. Przypominam, że przed rozpoczęciem akcji zawodnicy przynajmniej na jedną sekundę muszą stać nieruchomo. Po snapie dopiero zawodnicy mogą się ruszać. Snap to nic innego jak rozpoczęcie akcji. Takie charakterystyczne między nogami zawodnika, który rozpoczyna akcję. Trzecia próba i 25 yardów. Kolejny raz. Bardzo dużo miejsca Antek Wróbel ma. Będzie bieg, ale nic z tego nie wyjdzie. Bardzo dobrze drużyna Angels Toruń. Mimo zysku 3 yardów, no nie uda zdobyć się tej pierwszej próby. Mamy 4 i 19. W tym wypadku myślę, że jest to poza zasięgiem naszego kickera, także na pewno będziemy grać tą czwartą próbę. Myślę, że jakieś dalekie podanie Antka Wróbla, czy do zdobycia pierwszej próby, czy gdzieś tam w pole punktowe będzie kierowane. Także zobaczymy. Wydaje się, że tutaj po lewej stronie, tam gdzie trzech zawodników stoi, tak zwany trips, będzie więcej miejsca na to podanie, ale Antek wybiera receivera. Jest przyłożenie, tak jest, fantastyczne podanie. Filip Stefanowski, kolejny zawodnik, który miał grać w tym roku w pierwszej lidze, ale też kontuzja w okresie przygotowawczym go wykluczyła. Natomiast teraz fantastyczne podanie Antka Wróbla, bardzo ładne podanie, bardzo ładnie złapane i Eagles prowadzą 6-0. Będziemy mieć podwyższenie. W futbolu amerykańskim można podwyższyć na dwa sposoby. Za jeden punkt kopnięciem między słupy, między tą żółtą bramkę, albo zagranie jednej akcji za dwa punkty. To czyni nasza drużyna. Podanie niekompletne, także mamy, wynik pozostaje bez zmian. 6-0. A my widzimy kolejny raz akcję punktową. Fantastyczne podanie Antka Wróbla i świetny chwyt Filipa Stefanowskiego. 6-0.
Bartosz Goździkowski. Odkopnięcie. Adrian Głązowski. Bardzo ładny powrót, bardzo ładny powrót. Miał bloki. Oj, chyba nie dogonią go zawodnicy Eagles. Spędzi w pole punktowe 20-10. Przyłożenie Angels Toruń. Wynik 6-6. No, można powiedzieć, fantastyczny return zawodnika z Torunia. Bardzo, bardzo fajne bloki, ale też trzeba przyznać, że bardzo, bardzo dobra prędkość zawodnika. Praktycznie nie musiał używać nóg, by mijać z wodem któregoś zawodnika Hills. Po prostu popędził ile sił. Mamy 6-6. Angels Toruń, będą prawie za dwa. To raczej akcja biegowa. Tak jest. I bez żadnych problemów biega w pole punktowe. Kolejny raz Adrian Głazowski. Angels Toruń 8, Warsaw Eagles 6. Poza dzisiejszym spotkaniem w grupie południowej o godzinie 17 rozpocznie się mecz Rebels, Silesia Rebels Katowice kontra aktualni mistrzowie krajów w rozgrywkach juniorskich Kraków Kings. Także zapraszamy również na to spotkanie. Zapraszam na fanpage Silesia Rebels. Tam można znaleźć wszelkie informacje o tym spotkaniu. Natomiast inwestorzy rozpoczną odkopnięciem po zdobyciu punktów. No i mam nadzieję na tak samo dobry return ze strony Warsaw Eagles. Krótkie kopnięcie, ale piłka bardzo ładnie się przetoczyła. Jakub Olkiewicz będzie powracał, ale zatrzymany bardzo ładnie. Chyba z numerem 7 Jęcka Szymon. Tak. Jęcka Szymon zatrzymuje, także ten return bardzo skromny. Z 13 yarda rozpocznie drużyna Eagles swój drugi drive. Antek Wróbel już na boisku. Przypominam, że Antek Wróbel miał okazję grać też w pierwszej drużynie seniorskiej w tym roku. Rozegrał dwa spotkania jako starter oraz jedno spotkanie w drugiej połowie Olsztyn Lakers. Pokazał się z bardzo dobrej strony, także liczymy, że tutaj to doświadczenie zebrane w drużynie seniorskiej tutaj zaprocentuje. Za wysoki snap, ale Antek Wróbel bardzo, bardzo dobrze ucieka. Jeszcze z tego mogą być yardy. Tak jest, pierwsza próba. Pierwsza próba, około 11-12 yardów. Bardzo ładnie Antek Wróbel uwolnił się. Uratował tą całą sytuację, bo było bardzo gorąco. Już dwóch zawodników było na nim, także ogromne brawa. Antek Wróbel jednak no, to doświadczenie zdobyte w pierwszej drużynie procentuje. Pierwsza próba 10.
Biega Adama Jóźwiaka, ale szybko na stratę, ale bardzo szybko zatrzymany przez Filipa Rywockiego z numerem 17. Bardzo, bardzo dobry tackle. Minus 4 yardy, także bardzo dobre zagranie. Będzie druga próba i 14 yardów. No chyba musi coś wymyślić trener Kuba Zduń, bo widać, że te biegi nie wychodzą, a opieranie gry tylko na podaniach w taką pogodę może nie przynieść skutków w postaci kolejnych pierwszych prób czy punktów. No musi coś trener Zduń wymyślić. Mamy reverse. O, przepraszam, nie reverse. Aj, troszeczkę zbyt zachowawczy Filip Stefanowski, bo to mógłby być dużo lepszy zysk yardowy. Myślę, że niepotrzebnie próbował zbiegać do boku, bo było miejsce, żeby wejść do środka. Niemniej jednak dobry zysk, bo około 9 yardowych. Mamy trzecią próbę i 7 yardów do zdobycia, także to jest kluczowa próba, byśmy mogli myśleć, żeby przedłużyć ten drive. Na boisku pojawił się Mateusz Żuchowski. Zmienił właśnie. Jednego z zawodników. To też obiecujący. Bardzo, bardzo dobre chwyty tego zawodnika, który potrafi grać po obu stronach piłki. O, kolejna kara, kolejny raz będziemy mieli false start. To jest kolejne. Sami sobie robią pod górę zawodnicy Eagles, no bo jakby nie zatrzymali się na tą jedną sekundę. Jeden z zawodników ruszył do przodu przed snapem i mamy zamiast trzecią próbę i 7, będziemy mieć trzecią próbę i 12 i dużo bardziej skomplikowana sytuacja. Widać, że ta zagrywka była zaplanowana na rzut do tego zawodnika, natomiast no niestety za dużo kar jak na pierwszą kwartę. Muszą zawodnicy bardziej się skupić na tym, co się dzieje przed akcją. Nie może być nic innego poza podaniem, bo dalej. Aj, za długo czekam na tą piłkę. Mógł chyba troszeczkę lepiej się zachować Żuchowski Mateusz, natomiast no też trzeba przyznać, że jeden z zawodników Angel Storm znalazł się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Mamy czwartą próbę i 12 yardów do zdobycia i będziemy odkopywać piłkę do drużyny Angels. Nie będziemy na pewno ryzykować na swoim 24 yardzie. Widzę, że tutaj Matt Kershaw, trener główny, pokazuje: nie wracajcie, zostawcie tą piłkę, zobaczymy. A mimo wszystko jest returner. Oczywiście nie kto inny jak Głazowski Adrian, który już ma na koncie swoje przełożenie. Obydwie drużyny Eagles szybko go powstrzymały, ale kolejny raz przerzucony snap. Bardzo, bardzo, bardzo przytomnie. Bardzo przytomnie, ale mamy intentional grounding, czyli zawodnik rozgrywający, który jest pod presją, czasami próbuje wyrzucić piłkę po to, żeby było to niekompletne podanie. Natomiast w jego strefie, gdzie podaje, musi znajdować się jakiś zawodnik. Tego zawodnika nie było, a piłka nie przekroczyła tak zwanego line of scrimmage, dlatego to jest faul z miejsca. Akcja się kończy tam, gdzie był faul, więc w bardzo trudnej sytuacji a defensywa Eagles, bo to jest 2 yardy od pola punktowego Eagles, także defensywa w bardzo trudnej sytuacji. Przypominamy, że defensywa jeszcze punktów nie straciła, gdyż no, formacje specja
Formacje specjalne, a sędzia formacje specjalne straciły przyłożenie, a sędzia skończył pierwszą kwartę 8 do 6 prowadzą Angels Toruń. Punkty zdobyli Adrian Głazowski po 70-yardowym returnie i podwyższeniu za 2 punkty. Przyłożenie dla Eagles zdobył Mateusz Żuchowski po podaniu Antka Wróbla. 30-yardowe podanie prosto w ręce. 8 do 6. Mamy drugą kwartę, także wracamy na boisko. Z drugiej strony, czyli tam, gdzie atakowali Eagles, tam teraz będą bronić. Tam, gdzie bronili Angels, będą teraz atakować. No, liczymy na kolejne powstrzymania zawodników biegających przez Jana Gromka. Liczymy też, że Bartosz Rogowicz pokaże się z dobrej strony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym drive'ie. Natomiast sytuacja jest bardzo ciężka. 4 próby na zdobycie przyłożenia mają Angel Store. A, bardzo, bardzo ładnie powstrzymuje bieg Adriana Głazowskiego zawodnik z numerem 42, Kasper Lenard. Myślę, że to strata co najmniej 1 yarda. Mamy second and goal. Jak wspominałem wcześniej, w naszej grupie północnej odbyły się już 2 spotkania. W pierwszym Angels Toruń ulegli Lowlanders Białystok u siebie 30-18. W drugim meczu w zeszłym tygodniu Lowlanders u siebie polegli z Warsaw Mets 60-22 i to Warsaw Mets są na czele grupy północnej Polskiej Futbol Ligi Juniorskiej. To będzie powtórzenie akcji. Nie, QB sneak, ale bardzo szybko powstrzymany. Trudno w tym gościu zobaczyć, kto był, ale chyba Bartek Rogowicz był najbliżej tego takla. Mamy zawodnika na boisku. Oby to nie była jakaś poważna kontuzja. O, już zawodnik wstaje, także mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zdecydowanie chyba coś z kostką. Życzymy zawodnikowi Angels jak najszybszego powrotu do zdrowia. Oby to było jakieś skręcenie, a nie jakaś poważniejsza kontuzja. Natomiast wracamy na boisko. Trzecia próba i około 2 yardów do zdobycia. Angels Toruń przed szansą na kolejne punkty. Kolejny QB sneak. I tym razem przyłożenie, sam quarterback z numerem 18, Mateusz Warcaba. 6 punktów dla Angels, mamy wynik 14-6.
mieć próbę podwyższenia za 2. Wydaje mi się, że albo to samo będą grać, albo znowu. Aj, ale tutaj zgubiona piłka i szybko powstrzymany zawodnik. Bardzo szczęśliwie dla Angels, bo to mogło skończyć się z przechwytem. Wynik bez zmian 14 do 6. No i mamy powrót. Jakub Polkiewicz po raz kolejny. Dużo lepiej niż poprzednim razem. Warsaw Eagles rozpoczną swój kolejny drive na 43 yardzie. Dużo lepsza pozycja niż ostatnim razem, także liczymy, że ta gra w ofensywie ta maszyna w ofensywie zacznie pracować. Na razie dwa drive'y, jedno przyłożenie i jedna potężna strata yardów, która skończyła się oddaniem piłki rywalowi na drugim yardzie. Co konsekwencją była strata punktów. Natomiast liczymy, że no, jednak ta ofensywa, która od lat w Warsaw Eagles juniorskim jest na przyzwoitym poziomie, będzie dalej dobrze funkcjonować. Akcja biegowa. Aj, bardzo szybko zatrzymany Filip Wielgus. Atakującym był Michał Stanisławski. W bardzo dobrej pozycji się znalazł defensywny liniowy. Druga próba i 8 yardów. Formacja shotgun. Bardzo dalekie podanie Awróbla i złapane. Bartosz Goździewski. Goździewski, przepraszam. Bartosz Goździewski, około 50-yardowe podanie. I to jest to, o czym mówiłem. Ta ofensywa powoli zaczyna się rozpędzać. Mamy first and goal. Piłka na 10 yardzie. Także Go Eagles! Kolejny raz formacja shotgun. Myślę, że to też dobra formacja ze względu na to, że można z niej biegać, ale też ochrona dla tego quarterbacka jest lepsza. Jest bieg. Filip Wielgus. Bardzo szybko wbiega w pole punktowe. Touchdown Eagles. 14 do 12. 10-yardowy bieg na przyłożenie. Tak jak wspominałem, zawodnik przygotowywał się z pierwszą drużyną. Natomiast no, kontuzja go wykluczyła z grania w pierwszej drużynie. Natomiast no, tu w juniorach potwierdza, że jest jednym z lepszych zawodników drużyny juniorskiej.
Już grę już poszła? No i klasycznie podwyższenie za 2 punkty. Kolejny raz Filip Stefanowski ruszył się przed snapem. Mamy fal start i 5 yardów kary. Będzie dużo trudniej zdobyć te 2 punkty. Natomiast patrząc na ostatnią akcję, która przyniosła przyłożenie, no to nie jest niemożliwe. Aż się prosi tutaj o podanie do Bartosza Goździewskiego, który złapał przed chwilą to dalekie podanie. Sam na sam z cornerbackiem Angels. Ale Antek Wróbel wybrał inną opcję. Troszeczkę za daleko do Filipa Stefanowskiego. Wynik bez zmian 14 do 12. Ale bardzo, bardzo fajny. Ciężko powiedzieć drive, no bo skończyło się na 2 akcjach. Natomiast bardzo ładne podanie Antka Wróbla, a później Filip Wielgus. 10-yardowy bieg na przełożenie. 14 do 12. Wyrównane spotkanie na ten moment, bardziej ofensywne niż defensywne, no ale no, to jest to, co kibice chcą oglądać. Kopnięcie Eagles, znowu ten Łazowski Adrian, który bardzo niebezpiecznie, ależ fantastycznie teraz zawodnik Mateusz Żokowski powstrzymuje Adriana Głazowskiego, który popisał się już 2 fajnymi returnami, jednym na przyłożenie, ale teraz no, nie opanował tej piłki i bardzo szybko do niego dobiegł zawodnik Eagles. No i w bardzo trudnej sytuacji rozpoczynają Angels swój drive na 2., 3. yardzie. Także no tutaj defensywa Eagles, jeżeli postawi twarde warunki, to nawet z tego mogą być punkty. Zobaczymy. Natomiast jeżeli są kibice Angels Toruń, to tu chciałem powiedzieć, że kontuzjowany Kacper Łubiński żyje, ma się dobrze. Powiedzmy, że ma się dobrze. Nie, no nic mu nie jest. Tutaj jest pod opieką fizjoterapeuty. Także przekazuję informacje. 1. i 10 Angels Toruń. Znowu próba tego. Bardzo szybko powstrzymany przez Kubę Borkowskiego. To jest zawodnik, który w Eagles gra i w drużynie PFL 9, i w drużynie juniorskiej, czyli PFL 9, czyli w lidze rozwojowej. I widać, że mimo pierwszego meczu tutaj w juniorach, on już jest w tym trybie meczowym. Widać, że szybko reaguje na to, co się dzieje na boisku. Mamy 2. próbę i 11 yardów, także jeszcze bliżej pola punktowego rozpoczną Angels Toruń. Oj, zgubiona piłka, nie, ale bardzo szybko powstrzymany przez Kubę Borkowskiego po raz kolejny. Z piłką biegł Mateusz Warcaba, quarterback gości. Mamy 3. próbę i 11 yardów, także nawet bym powiedział między 11 a 12, także znowu bez zdobyczy yardowej. Tak jak mówiłem, warunki się trochę polepszają, ale nadal jest mokro, także widać zresztą jeden z sędziów za każdym razem piłkę wyciera, także no jest mokro, więc ciężko te dobre celne podania. Kolejny bieg. Kolejny raz zatrzymany, tym razem
Tym razem ma Miłosz trafny bieg z piłką, około dwujardowa zdobycz, ale mamy czwartą i dziewięć. I to zapewne będzie odkopnięcie piłki i oddanie piłki do drużyny Eagles. Tak jest, już zmiany, wchodzą zawodnicy formacji specjalnych, czyli szykujemy się, formacja Panty na boisku, szykujemy się na odkopnięcie piłki. A mamy tutaj już Filipa Stefanowskiego i Mateusza Żochowskiego, którzy są gotowi, żeby odebrać tą piłkę od drużyny Angels. No i oby popędzić pole punktowe. Flagi na boisku. A nie, przepraszam. Nie flaga na boisku. Timeout wziął Matt Kershaw, trener główny Angels Toruń. Także to chwila na jeszcze dyskusję, jak ma się odbyć ta czwarta próba, jak mają odkopać. Może, nie wiem, bardzo możliwe, że będzie jakaś zagrywka zmyłkowa. Chociaż myślę, że przy prowadzeniu i przy tak ciężkiej sytuacji, będąc pod własnym polem punktowym, Matt Kershaw nie będzie ryzykował i odkopnie piłkę do drużyny Eagles. Wracamy na boisko. Odkopnięcie bardzo wysokie. Oj. Filip Stefanowski nie zdecydował się na powrót, ale jesteśmy na całkiem niezłej pozycji. 36 yard, połowa Angels, także po raz kolejny wchodzi Antek Wrubel, który ma już trzy bardzo fajne podania, a bardzo dalekie podanie i jedno na touchdown. Także liczymy na więcej. No i widzimy, że formacja shotgun chyba już na stałe weszła w repertuar ofensywy Eagles. Oj, chyba nie, a jednak się urwał, ale bardzo szybko powstrzymany, ale tutaj chyba troszeczkę, oj, z mojej perspektywy to chyba nie był faul. Zawodnik z numerem 37, Adrian Kruszewski, wydaje mi się, że taklował zgodnie z przepisami, natomiast może powtórka nam więcej rozjaśni. Zdecydowanie to nie był dobry wybór z tą stroną. A wydaje mi się, że tackle był jak najbardziej przepisowy. Zobaczymy, co powiedzą sędziowie. Pociągnięcie za kratkę. Ja tam nic nie widziałem, ale wydaje mi się, że sędziów jest więcej na boisku, więc oni mogli widzieć coś więcej. Zamiast straty na 5 yardów mamy zysk 15-yardowy, gdyż jest to kara 15-yardowa i przesuwamy się na 20 yard Angels Toruń, czyli wchodzimy w czerwoną strefę. Czerwona strefa to jest między 20 yardem a polem punktowym, czyli to jest taka strefa, w której powinno się zdobywać już punkty, zwana Red Zone. No i zobaczymy, jaką zagrywkę wybrał Kuba Zduń. Dobry snap, dobre oddanie piłki. Filip Bielgus, fantastyczny bieg po raz kolejny. 17 yardów. No to powiem szczerze, że Filip Wielgus 3 biegi, 30 yardów, także no średnio 10 na bieg, także bardzo dobrze wygląda ten chłopak.
Mamy first and goal. 4 yardy do 3-4 yardy do zdobycia. Także myślę, że zaraz zobaczymy Warsaw Eagles w strefie punktowej. Wydaje się, że coś, co działa, nie wymaga zmiany. Ja bym biegał. Tutaj widzę po prawej stronie po raz kolejny mnóstwo miejsca. A motion. Tak jest, bieg. Jest bieg, Filip Wielgus. Filip Wielgus niestaklowany. Mamy przełożenie. 18 do 14 dla Warsaw Eagles. Filip Wielgus z 4-yardowym biegiem. To już drugie przełożenie tego zawodnika w tym meczu. Już wydawało się, że zawodnik będzie staklowany, ale charakterystyczny, bardzo niski zawodnik, bardzo szybko biegający. Ciężko go złapać, a nawet jak już go zawodnicy defensywy łapią, to potrafi się urwać. I no jak widać, póki co no to głównie na biegach Filipa Wielgusa opiera się nasza ofensywa. Teraz sam atak wróbel, ale tu zdecydowanie błąd chyba właśnie Filipa Wielgusa, który poszedł do przodu. To był design plan właśnie na to, żeby Antek uciekł na prawą stronę. I zamiast tych dwóch punktów mamy nieudane podwyższenie. Jesteśmy na prowadzeniu 18 do 14. Myślę, że do końca drugiej kwarty zostało około 3-4 minut, także zobaczymy. Ale wychodzimy po raz drugi raz w tym spotkaniu na prowadzenie. Zdecydowanie nasza defensywa też zaczęła grać lepiej. Ofensywa myślę, że utrzymuje to tempo poza tym jednym, drugim drive'em w tym meczu, gdzie byli w ciężkiej sytuacji. Ofensywa prezentuje się tak, jak tego oczekujemy. Także liczę, że liczymy, że to nie są ostatnie punkty, jakie zdobyli Eagles w tym spotkaniu. No, tu bym uważał na tego Adriana Głazowskiego, bo to... Aj, kolejna niezłapana piłka, ale to nie znaczy, że nie będzie powrotu. Kuba Borkowski minął się z zawodnikiem. Zgubiona piłka! Ale odzyskana przez zawodnika z numerem 7, Szymona Jęcka. Bardzo szczęśliwy ten powrót. Najpierw nieopanowana piłka, później ta piłka została zgubiona. Tutaj dwóch zawodników Eagles mogło ją odzyskać, natomiast w efekcie akcji Angels nadal posiadają piłkę, natomiast kolejny raz rozpoczynają drive z wewnątrz własnego 10 yarda swojej połowy. To będzie bardzo ciężki drive blisko swojego pola punktowego drużyna z Torunia. Tak, chyba zbyt wielu zawodników na boisku. Tak jest. 10 zawodników na boisku. Przypominam, że w juniorskich rozgrywkach futbolu amerykańskiego na boisko jednocześnie może przebywać 9 zawodników. Natomiast oczywiście mogą się zmieniać. Jeden może schodzić, drugi wchodzić. Natomiast w hadlu, czyli w tym kółeczku, w którym zawodnicy rozmawiają o tym, jaką zagrywkę w tym momencie będą grać, może przebywać jedynie 9 osób. Także Karo będzie połowa dystansu ze względu na to, że to już wewnątrz 10 yardów, także tutaj myślę mamy pierwszą próbę i 14 yardów do zdobycia. Zgubiona piłka po raz kolejny, zgubiona jeszcze raz. Mamy przełożenie defensywy, tak jest. I ten zawodnik, który od samego początku wyglądał rewelacyjnie, to Jan Gromek z przełożeniem dla Warsaw Eagles. I mamy 24 do 14. Fantastycznie to wyglądało, naprawdę, proszę Państwa. Jan Gromek to już 4 takle. Mamy pierwszą połowę, 4 takle i przyłożenie. Trzeba też oddać, że cała defensywa próbowała wybić tą piłkę zawodnikowi, który ją opanował dosłownie na moment. Piękne nakrycie piłki i kolejne 6 oczek dla Warsaw Eagles.
Oby tym razem podwyższenie było skuteczne. To czwarte przyłożenie dzisiaj i ani razu jeszcze nie udało się biec za dwa punkty. Zagrać za dwa punkty. Antek Wróbel. Tak jest. To samo co... Oj, zgubiona piłka, odzyskana przez zawodnika Angel Storuń, ale to jest nieudane podwyższenie za dwa. Wynik bez zmian, 24-14. Myślę, że trener Zduń ma nad czym myśleć, jeżeli chodzi o te specjalne formacje. Mówię tutaj o podwyższeniach, bo coś, co wychodzi podczas akcji, czy biegi, czy podania, no nie wychodzi przy tych podwyższeniach, a to już jest 8 straconych punktów, no bo tu jakby Angels Toruń raz podwyższyli za dwa punkty na dwie próby. Niestety drużynie Eagles to się jeszcze dzisiaj nie udało, ale 10-punktowe prowadzenie to dobra zaliczka w pierwszej połowie. Podobnie będzie wykopywał Bartosz Goździewski. A wydaje mi się, że bez zmian także na returnie Łazowski Adrian, który... No, mam takie wrażenie, że po tym touchdownie chyba się tak pewnie poczuł, że no coś tam się dzieje w głowie chyba, bo dwa razy nie opanował piłki. Tak jest, daleki, daleki wykop. Tym razem się wszystko udało. Bardzo dużo miejsca, ale będzie zatrzymany fantastycznie. Zawodnik z numerem 96, Krzysztof Safinowski. I zawodnik z numerem 88, Franciszek Dzimira. Zatrzymali Adriana Głazowskiego. Także można powiedzieć, że i tak lepszej sytuacji Angels są niż przez ostatnie drive'y, no bo wcześniej zaczynali na 10, 5, 2 yardzie. Także dużo, dużo więcej tego boiska, dużo mniej do przejścia. Pierwsza próba 10 yardów. A teraz widzimy, że no tak jak wcześniej otrzymali Angels karę za zbyt dużo zawodników na boisku, to teraz mają o jednego za mało. Trzeba też przypomnieć, że to są rozgrywki juniorskie i takie błędy będą się zdarzać. Natomiast oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby tych błędów było jak najmniej, żeby ta gra była jak najpłynniejsza. Kolejny timeout wziął Matt Kershey. To drugi timeout w tej połowie, który wziął. Pozostał w drużynie z Torunia jeszcze jeden timeout. Myślę, że przy prowadzeniu drużyna Angels taki trochę brak koncentracji się wdał drużynie, no bo od momentu tego przełożenia na 14-6, no ta gra troszeczkę jednak nie efektowna i efektywna. No, natomiast też wydaje mi się, że brak Kacpra Łubińskiego, a to też duża strata w ofensywie dla Angels Toruń. No ale oby to nie były ostatnie punkty Angels w tym spotkaniu. Chcielibyśmy oglądać jak najwięcej punktów, jak najwięcej fajnych akcji. Dajmy juniorom się bawić futbolem, cieszyć się grą. Na pewno powyżej dwóch minut do końca spotkania sędzia nie pokazał jeszcze charakterystycznego te rękoma, wskazującego, że mamy do końca dwie minuty. Znów Warcaba, ale bardzo szybko powstrzymany przez Bartosza Rogowicza. Strata około 5 yardów. Pomysł był dobry, ale wydaje mi się, że to było jednak za wolno na defensywę Eagles, która naprawdę wygląda bardzo dobrze. Może nie gra zbyt fizycznie, ale bardzo, bardzo taktycznie. Właśnie teraz sędzia pokazał dwie minuty do końca pierwszej połowy. Druga próba i około 15-16 yardów do zdobycia. Miłosz trafny jako running back z tyłu. Mateusz Warcaba odbierający snap.
I właśnie piękny bieg, naprawdę bardzo ładny, ponad 15-jardowy bieg Miłosza Trafnego. I to jest to, co charakteryzuje dobre drużyny. Dobre odebranie snapu, szybkie przekazanie piłki do biegacza. Biegacz znalazł od razu tą dziurę między defensywą, popędził ile sił i 15-16-jardowy bieg, naprawdę bardzo przyzwoity. I mamy pierwszą próbę Angel Story. Mam takie wrażenie, że chyba Matt Kershaw zapomniał o tym, że czas nadal biegnie. Ten czas upływa nieubłaganie do końca pierwszej połowy, a tutaj kolejny bieg. Urwał się Kubie Borkowskiemu Miłosz Trafny, ale to będzie zdobycz 4-jardowa. Czas nadal biegnie. Przypominam, że Angel Story mają jeden timeout, ale na razie go nie wykorzystują, ale w takim tempie będzie bardzo ciężko zdobyć im jeszcze te 6 oczek w tej połowie. Bardzo, 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 bardzo powoli. Tutaj wewnątrz 2 minut to powinno być hurry up offense. Tutaj powinny być bardzo szybkie akcje, bardzo szybkie snapy. Jak najmniej biegów. Kolejny raz Adrian Głazowski próbował, ale tym razem fantastyczny tackle Morskiego Igora. Przepraszam, Igora Morskiego. Bardzo duży zawodnik, to jest zawodnik, który może grać po 2 stronach piłki i na online, i na D-line i naprawdę no, było widać, że bez żadnych problemów poradził sobie z biegaczem gości. Natomiast myślę, że to już są ostatnie sekundy w tej połowie. 3. próba i 9 yardów. Będzie bardzo ciężko Angel zdobyć przyłożenie, chyba że coś stanie się niesłychanego. Natomiast bardzo teraz dobry bieg, zamknięty. Bardzo dobry contain zawodnika Bartka Kalińskiego. Przebiegł zawodnik tyle yardów, a tak na dobrą sprawę tylko 1-jardowa zdobycz. I sędzia charakterystycznym gestem wskazaniem piłki do góry zakończył pierwszą połowę. Wynik 24-14. Myślę, że to była bardzo dobra połowa ze strony Eagles. Myślę, że Angels też pokazali się fajnie w ofensywie i w formacjach specjalnych. Zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Zapraszam na 15-minutową przerwę i widzimy się po przerwie.
Witamy po przerwie. Sędziowie już na boisku. Powoli drużyna gości Angels Toruń już też melduje się na boisku, także zaraz rozpoczynamy drugą połowę. Przypominam, 14 do 24, pierwsza połowa dla Warsaw Eagles. Przyłożenia zdobywał dwukrotnie Filip Wielgus po 10 i 4-jardowym biegu, a także przyłożenie zdobył Filip Stefanowski po 30-jardowym podaniu Antka Wróbla. W defensywie punktował bardzo dziś dobrze dysponowany Jan Gromek, a punkty dla Angels zdobył Mateusz Warcaba 2-jardowym QB sneakiem oraz fantastycznym returnem na 70 yardów Adrian Głazowski. Tuż przed kick-offem drugiej połowy może przypomnę jeszcze obsadę sędziowską. A na refie, czyli sędzią głównym jest Aleksander Kwiatkowski, na empire Stanisław Goździk, headlinesman Magdalena Szymko, line judge Michał Stoma, na back judge'u Bronisław Turek. Drużyna Angels Toruń będzie odkopywała piłkę do Warsaw Eagles. I Warsaw Eagles będą próbować przenieść ją jak najbliżej pola punktowego drużyny gości. Miłosz Trafny z wykopem. Mateusz Żuchowski z powrotem, ale będzie bardzo krótki return. 38 yard i nasza ofensywa rozpoczyna drive z własnej połowy. Trzy drive'y zakończone touchdownem. Przypominam, Antek Wróbel do Filipa Stefanowskiego pierwsze przełożenie oraz dwa przełożenia biegowe Filipa Wielgusa. Czwarte przełożenie dołożył Jan Gromek w defensywie. Pierwsza i 10. Podobnie jak w pierwszej połowie. Formacja shotgun. Wydaje się, że Antek Wróbel najpewniej czuje się w tej formacji na ten moment. Bieg Wielgusa, ale bardzo szybko powstrzymany potężny zawodnik z numerem 66, Jan Wolski. Bez żadnych problemów poradził sobie z naszym ofensywnym liniowym Alkiem Porębskim. No i strata 2 yardów, druga próba i 12. Może czas na jakieś podanie, może czas na jakiś bieg outside'em, natomiast widzimy, że tu chyba bez zmiany formacji dwóch running backów
w backfield. Jest ten tutaj po naszej stronie Bartosz Goździewski. Świetnie już dzisiaj złapał 50-yardowe podanie. Antek Wrubel. I, oj, ależ to był drop. Filip Stefanowski. Powiem szczerze, no nie wiem, jak to się stało. Może ta piłka za długo leciała, a może już widać było, że myślał o tym, co dalej zrobi z piłką po złapaniu jej i no nie opanował tej futbolówki. Wydawałoby się, że prosta piłka, defensive back, defensor był od niego dobre 1,5 metra, także nawet mu nie przeszkadzał, no ale takie rzeczy się zdarzały, jak wspominałem, no tutaj całe popołudnie mocno deszczowe, także ta piłka na pewno jest mokra, ale od jakiegoś czasu nie pada, więc przydałoby się zacząć łapać te podania. Antek Wrubel, no i teraz w końcu naprawił swój błąd Filip Stefanowski. 15-yardowa zdobycz, mamy pierwszą próbę i jesteśmy już na połowie Angels Toruń. Lubię takie powtórzenia akcji, mimo tego, że sama akcja trochę inna, ale do tego samego zawodnika, po to, żeby go odblokować, po to, żeby on mógł zapomnieć o tamtej pierwszej sytuacji i to przyniosło skutek. Pierwsza i 10. Nadal przy piłce Warsaw Eagles. Kolejny bieg Filipa Wielgusa, ale kolejny raz będzie zatrzymany. No nie działa ta linia. No, też Angels Storm widać, że wyciągnęli wnioski z pierwszej połowy. Zamykają te strefy poboczne boiska, tak zwane outside zone i bardzo ciężko tutaj coś wybiegać. Taklował tym razem Filip Rywocki. Bardzo, bardzo fajnie ten zawodnik też wyglądał w pierwszej połowie. Kilka fajnych takli. Strata na 4 yardy, mamy drugą próbę i 14. Tak Wrubel, aj, chyba trochę za mocne podanie do Filipa Stefanowskiego. Był w dobrej pozycji. Trzecia próba i 14. Tutaj jeden z trenerów defensywy, Mike Ritchie, tutaj podpowiada zawodnikom, żeby atakowali strefę, gdzie są ranibecy. A o timeout poprosił Kuba Zduń. To jest pierwsza przerwa na żądanie dla drużyny Warsaw Eagles. Przypominam, że w każdej połowie można mieć 3 przerwy na żądanie. Także jeszcze 2 przerwy pozostają dla Warsaw Eagles. Widać, że drużyna Angels Storm bardziej zmotywowana wyszła na tą drugą połowę. Dużo spokojniej w tej defensywie, a my tutaj mamy problemy. Przede wszystkim już te biegi nie wyglądają tak dobrze jak w pierwszej połowie. Myślę, że też dlatego czas wziął Kuba Zduń. Będzie też zmiana, najprawdopodobniej zmiana formacji. Zawodnik Adam Jóźwiak szedł z boiska, a pojawił się Patryk Wrzesiński, także mamy formację trips, 3 receiverów po prawej stronie. Filip Stefanowski sam na sam z lewej strony, także nie zdziwię się, jak do niego będzie kierowane podanie. Jeszcze korekta tutaj z Filipem Wielgusem. Tak jest. Ale to jest przechwyt, to jest przechwyt. Fantastycznie staklował Filip Stefanowski, ale ten sam zawodnik, który zdobył to przełożenie, 70-yardowy Adrian Głazowski. Fantastyczne przechwycenie piłki i Angels Toruń na 40 yardzie rozpoczął swój drive. Trochę pochopnie dorzucona piłka, ale bardzo dobrze ustawiony Adrian. Także no dzisiaj ten zawodnik gra w dwie strony i
Trzeba przyznać, że no jest jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników Angels Toruń. Kto wie, jeżeli Angels Toruń wygraliby to spotkanie, to myślę, że MVP można już teraz spokojnie mogłoby powędrować do niego. Natomiast poczekajmy jeszcze. Wciąż Eagles prowadzą 24 do 14. 60 yardów do pola punktowego warszawskich Orłów. Widzę, że Angels też w formacji shotgun. Możemy spodziewać się. O, chyba mamy false start. Zobaczmy, co tam sędziowie zobaczyli. Tak jest. Mamy false start i to był zawodnik z numerem 77, Antoni Wolski. Troszeczkę za szybko wyszedł jeszcze przed wznowieniem akcji. Także pierwsza próba i 15 yardów. Bieg środkiem. Aj, zgubił tutaj tackle. Kolejny tackle. Oj, oj, oj. Całe szczęście tutaj Michał Kalisz z numerem 57. Powiem szczerze, ratował chyba sytuację, bo gdyby nie on, to moglibyśmy zobaczyć przyłożenie dla Angels Toruń. 25-yardowa zdobycz, także bardzo, bardzo dobry bieg, ale też trzeba przyznać, że nasi zawodnicy troszeczkę chyba jeszcze w szatni. Co najmniej 3 zgubione takle. To mogło i powinno wyglądać inaczej. Ale trzeba przyznać, że Angels Toruń bardzo zmotywowani w ofensywie w tej drugiej połowie. Kolejny motion, kolejna próba biegu, ale tym razem będzie zatrzymany. Kuba Borkowski, fantastyczny tackle. Wydaje mi się, że mógł quarterback oddać szybciej tą piłkę. Natomiast Kuba Borkowski, bardzo dobry tackle. Minus 3 yardy, także druga próba i 13 yardów. Mamy też zmianę rozgrywającego. A nie, to Mateusz Warcaba, przepraszam. Bardzo dobry, kolejny bardzo dobry bieg. Zgubione takle. Oj, oj. Prawie 9 yardów zysku. Myślę, że około 8-9 yardów zysku. Kolejny raz zawodnicy Eagles przestrzeliwują takle. Myślę, że więcej skupienia. Tam widzę Awalumaru jakieś korekty wprowadza. Natomiast to kolejny taki bieg, także to jest czas na to, żeby poprawić szybko błędy i zatrzymać rywali. Ależ uderzenie i to zgubiona piłka będzie chyba. Piłka dla Eagles, tak jest. Tak jest. Fantastycznie, Kuba Borkowski. Jeszcze raz zobaczmy to na powtórce. Zły snap. I Kuba Borkowski odzyskuje piłkę. Tam jeszcze mocne uderzenie kaskami, ale to chyba bardziej na linii. Pierwsza próba i 10, ale bardzo źle opanowany snap. Oj, wydaje mi się, że to może być strata piłki. Tak jest. Ależ dosłownie w ostatnich 30 sekundach dwie zmiany posiadania. I Angels Toruń rozpoczął kolejny swój drive z 24 yarda.
No nie fortunnie ten snap poleciał i Antek Wróbel nie był w stanie go opanować. Także zmieniają nam się posiadania co chwilę. Pierwsza próba i 10. Time out. No, dziwne, że Matt Kershaw tuż po wejściu wziął time out, ale widocznie może zbyt mało zawodników, ale albo nie to, co chciał trener główny. Drużyna Angels chciała zagrać, natomiast no, trzeba przyznać, że od początku drugiej kwarty Angels z Toruń tak blisko strefy punktowej Warsaw Eagles jeszcze nie byli. Także spokojnie poczekajmy na to, co się wydarzy. Widzimy, że defensywa Eagles już na boisku po tej przerwie. Myślę, że należy pochwalić defensywę Eagles. Oni tak na dobrą sprawę nie stracili żadnego przełożenia. Znaczy, stracili jedno przełożenie po tym, jak ofensywa oddała im piłkę, oddała piłkę na drugim yardzie. A wiemy dobrze, że bardzo ciężko broni się tak krótkie boisko. Natomiast sami też zdobyli przełożenie. Byli autorem paru efektownych akcji na straty yardów, także myślę, że defensywa też na bardzo duży plus. Pierwsza i 10, Angels Toruń. Bieg, ale bardzo szybko zatrzymany i kolejna strata piłki. Będzie powrót. Próba taklowania, ale Mateusz Żukowski odzyskał tą piłkę, która wypadła jednemu z zawodnikowi i to, co mówiłem, trzy akcje i trzy zmiany posiadania, takie rzeczy tylko w lidze juniorskiej. Wydaje mi się, że tam Kuba Borkowski był jednym z tych, który wybijał tą piłkę zawodnikowi Angels Toruń. Natomiast Mateusz Żuchowski fantastycznie znalazł się i opanował tą piłkę i jeszcze zrobił 5-6 yardów. Mamy pierwszą i 10, 34 yard. 33, 34. I oby teraz gra Warsaw Eagles przyniosła pierwsze próby, a później punkty. Zobaczymy. Lepszy snap, ale tak. Jeszcze zgubiona piłka, ale tutaj sędzia pokazał, że to już po akcji. No i przyznam szczerze, Angels Toruń w defensywie prezentują się w drugiej połowie bardzo dobrze. No nie pozwalają na te biegi, wymuszają straty. Na pewno coś trzeba zmienić. Na pewno, jeżeli myślimy o tym, żeby zdobywać te pierwsze próby, trzeba pilnować zawodnika z numerem 37 i zawodnika numer 17, którzy no szaleją nam na outside'ach. O, widzimy teraz. Oj, prawie zgubił piłkę Antek Wróbel. Około 5 yardów zdobyty. Widzimy na powtórce, że ta piłka prawie wypadła Antkowi. Pogubił też chyba rozpiski z zagrywkami. Trzecia próba i 9 yardów. Myślę, że to bardzo ważna próba teraz. Po to, żeby dać trochę oddechu też defensywie, zdobyć tą pierwszą próbę i dalej kontynuować drive. Mamy trips po lewej stronie. Ja cały czas czekam na to podanie do Bartosza Goździewskiego po raz kolejny, ale nic z tych rzeczy. Próba screenu, ale nie dość, że przerzucony zawodnik, to może nawet dobrze, że przerzucony, bo ta piłka była bardzo niebezpiecznie blisko zawodnika z numerem 44.
Angels Torów Miłosza Trafnego, który gra w dwie strony, i na running backu, i na linebackerze, i też jest jednym z bardziej wyróżniających się zawodników. Czwarta próba, będziemy zapewne odkopywać piłkę. Znowu wysoki snap, ale całe szczęście opanowane. Oj, ten retort. A po raz kolejny złapane piłka. Fantastycznie. Adrian Głazowski, przestrzelony tackle w ostatnim momencie z numerem 14, Filip Stefanowski, ale przyznam szczerze, że to, co zrobił Bartosz Rogowicz, to kryminał. Chyba się pomylił, zamiast miał spokojnie zawodnika na staklowanie, no chyba, nie wiem, chciał mu przysłowiowo urwać łeb. I z tego dodatkowe 10-15 yardów jeszcze Adrian dobiegł. Fantastycznie złapał tą piłkę i to jest trzeci bardzo dobry return tego zawodnika. I po raz kolejny Angels Toruń w bardzo dobrej sytuacji do zdobycia punktów. Wynik nadal bez zmian, 24 do 14. Mateusz Warcaba odbiera snap. Bieg środkiem, ale bardzo szybko zatrzymany Kuba Borkowski, który to już raz dzisiaj. Tym razem Bartosz Rogowicz dużo lepiej, też w defensywie. Ale widać, że Kuba Borkowski, który gra także w PFL 9 w drużynie rozwojowej seniorskiej. I teraz tutaj no, widać, że on czuje tą grę, widać, że te biegi nie wchodzą tak dobrze, a jak wchodzą, no już dwukrotnie wybił piłkę, raz też odzyskał piłkę zgubioną przez zawodnika Angels, także to jest też wyróżniający się zawodnik dzisiaj w defensywie Eagles. Druga próba i 10 yardów. Też tutaj ten formacji. Będzie bieg. Zgubiona piłka. Aj, nie zorientowali się zawodnicy Eagles. A zorientował się jeden z liniowych Angels i odzyskał tę piłkę. Będzie mieć trzecią próbę i 10. Dużo błędów z jednej i z drugiej strony na początku tej drugiej połowy. Liczyliśmy na to, że ten zworek z punktami, który nam się rozerwał w drugiej kwarcie, będzie ten licznik bił, a natomiast tu nic mylnego. Zrobił się nam bardziej defensywny mecz, też tak jak mówiłem, dużo strat po obu stronach piłki, dużo niecelnych podań, dużo gry defensywnej. Jak to mówią, mecz dla koneserów. Oj, kolejny raz zgubiona piłka. Ciężko mi określić, co tam się stało. Zobaczmy to na powtórce. Na pewno ucierpiał jeden z zawodników. Wypuszczona do przodu piłka, także ta piłka jest żywa. Jeden z zawodników... Oj, myślę, że zupełnie niepotrzebnie próbował taklować w taki sposób. Niebezpieczne to zagranie, zupełnie niepotrzebne, ale zawodnik wstaje. Całe szczęście, wszystko jest w porządku. I to ten Miłosz Trafny, który naprawdę w bardzo fajnej stronie się pojawiał. Mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy na boisko. Duże pretensje trenera gości. Wszystko wskazuje na to, że nie mamy zmiany posiadania, także będzie czwarta próba. Dużo pretensji, dużo niepotrzebnych nerwowości, natomiast też trzeba zrozumieć trenerów, że oni dbają też o zdrowie własnych zawodników i to jak
Ja się nie dziwię, że tutaj takie reakcje powstają. Moim zdaniem ta próba taklowania tak wysoko zawodnika, który był już tak nisko, zupełnie niepotrzebna. Mamy czwartą próbę i 9 yardów. Zobaczymy, co tym razem wymyśli Mateusz Warcaba, nominalny quarterback gości. Tak jest. Scramble. Zgubił piłkę po raz kolejny. To jest piłka zgubiona i to będzie utrata posiadania, gdyż no, zdobył może 2, może około 3 yardy, natomiast no, piłka wypadła poza boisko i mamy pierwszą próbę Eagles, czyli to jest kolejna niewykorzystana sytuacja Angels Toruń. No, trzeba powiedzieć, że no, jedna i druga defensywa postawiła bardzo twarde warunki w drugiej połowie. Trochę taka próba nerwów. Liczymy na to, że jednak Warsaw Eagles się trochę obudzą. Zobaczymy jakieś celne podania. Przesuniemy tą piłkę na połowę Angels, bo cały czas ostatnie 5-10 minut, a 5-10 minut mamy wszystkie akcje między 20 a 40 yardem, a sędzia główny Aleksander Kwiatkowski zakończył właśnie trzecią kwartę, czyli wchodzimy w ostatnią odsłonę tego spotkania. Wynik bez zmian, zachowany z pierwszej połowy, 14-24. Odpowiadając na pytanie prezesa Lowlanders Białystok, którego serdecznie pozdrawiam, dzisiejsze spotkanie jest rozgrywane kompozytami. Nominalnie przypominam, że w futbol amerykański można grać piłkami kompozytowymi i piłkami skórzanymi. Pierwsza próba 10 yardów. I mamy to powtórzenie akcji z pierwszej połowy, gdzie urwał się Filip Stefanowski. I to jest bardzo dobra zdobycz. To jest prawie 10 yardów. Zobaczymy, co pokaże headlinesman Magdalena Szyszko. To jest druga próba i bardzo mało. Około 2 stóp. Także bardzo dobrze rozpoczęli drive Eagles w tej czwartej kwarcie. Trzeba utrzymać piłkę jak najdłużej, jeżeli się uda zdobyć punkty. A jednak jest pierwsza próba. Sędzia Empire pokazał, że to jest miejsce, w którym powinna być pierwsza próba i headlinesman przesunął te znaczniki na pierwszą próbę. Także pierwsza próba i 10. 28 yard. Że gramy bardzo wąską formacją. Twins. Adam Jóźwiak, ale to jest znowu zgubiona piłka. Odzyskana całe szczęście przez Antka Wróbla, ale to będzie potężna strata yardów, bo to jest około 6-7 yardów straconych. I to komplikuje nam bardzo sytuację. Plusem jest na pewno to, że czas nadal leci. Czas, przypominam, że jest zatrzymywany jedynie po niekompletnych podaniach oraz po karach, a wewnątrz 2 minut po tym, jak zawodnik wybiegnie out of bounds. Jeszcze w kilku innych oczywiście. Antek Wróbel. Znowu próba tego samego biegu. Oj, powiem szczerze, sędzia Thomas stał bardzo blisko, także myślę, że widział to lepiej niż ja, ale dosłownie, jeżeli nadepnął na linię Filip Stefanowski, to dosłownie koniuszkiem palców. No, próba tej samej zagrywki, ale widać, że Angels dużo lepiej przygotowani. Ciężko określić po tej powtórce. Jeden z trenerów zasłaniał nam, ale trzeba wierzyć, że sędzia widział to lepiej. Trzecia próba jej 9, 8, 9 yardów do zdobycia.
O, Antek Wróbel tym razem sam i to będzie pierwsza próba. Tak jest, to będzie pierwsza próba. Oj, jeszcze wpadł tutaj. Całe szczęście, chyba się nic nie stało. Ale trzeba przyznać, że Antek Wróbel fantastycznie. Wyglądało to na dokładnie taką samą akcję, jaką widzieliśmy przed momentem, natomiast tutaj właśnie bardzo sprytnie zachował piłkę dla siebie, wykorzystał długie boisko, zdobył pierwszą próbę i mamy nowy komplet świeżych prób. Jesteśmy już prawie na 40 jardzie boiska, także no, ten drive się przedłuża i zabieramy ten cenny czas. Dwa posiadania przewagi, także no, wydaje się, że nic nie może się zdarzyć, ale trzeba być czujnym. W tym meczu już widzieliśmy mnóstwo strat po jednej i drugiej stronie, także liczymy, że te pierwsze próby nadal będą trwać, ale nie tak z grającą defensywą Angels i nie tak z blokującą linią Eagles. No, coś tutaj się dzieje nie tak. No, brakuje tych bloków i te nasze biegi są bardzo szybko powstrzymywane. Tym razem Adam Jóźwiak próbował i to jest już chyba szósta albo siódma próba biegu running backa w tej połowie, która kończy się stratą yardów. Druga próba i 12. Filip Wielgus jako running back. Znowu wąska formacja Twins. Znowu próba biegu, ale powstrzymane. Znowu strata yardów. A jednak nie. A jednak nie. Mamy jeszcze flagę na boisku. Zobaczymy, a co tam sędzia zobaczył. Wydaje mi się, że mogłoby być to pociągnięcie za gratkę, a też mógł być to holding. Innej chyba, innej opcji nie ma. Patrząc po zachowaniu Eagles, to może być holding. Tak jest, to będzie holding. I to będzie dzisiaj. A nie, przepraszam, to będzie nielegalna. Powiem szczerze, ciężko mi określić, co to jest. Nie widziałem sygnalizacji sędziego, natomiast no, to będzie druga próba i prawie 10 yardów. Wydaje się mi, że to mógł być holding. Ależ ta piłka odskakuje, jest celne podanie. Bardzo ładnie, 15-jardowa zdobycz. To jest Filip Stefanowski, który no nie ma co ukrywać. No jest głównym odbierającym Antka Wróbla w dzisiejszym meczu. Przypominam, że no, on otworzył wynik spotkania po 30-jardowym podaniu. Teraz wydaje mi się, że trzeba by się zapytać, czy nie warto by było wcześniej tej kary odrzucić po to, żeby była 3 i 10. Natomiast no, gramy dalej. 3 i 6. I teraz bardzo ważna próba dla Eagles. Myślę, że tutaj Antek Wróbel powinien sprawę w swoje ręce wziąć. A i w ogóle. A i niezłapana ta piłka. Zastanawia fakt, że numer 17, Filip Rywocki, kompletnie niepilnowany przez żadnego linemana, ponownie się przedostał blisko naszego rozgrywającego. Mamy czwartą próbę. I teraz pytanie, czy Kuba Zduń będzie ryzykował, czy będzie to jednak będzie odkopnięcie? Już widzieliśmy, że Antek Wróbel też odkopuje piłkę, ma to też zmylić w jakiś sposób przeciwników. Ale pytanie, czy nie warto zaryzykować? Nie, bardzo dobre odkopnięcie piłki, a Adrian tutaj Głazowski próbuje. O, dotknął piłki, ta piłka jest żywa i chyba nie udało się odebrać, ale była szansa na to, żeby zawodnik z numerem 12, Bartosz Winiarek, odebrał tę piłkę i Eagles by zaczynali na 10 yardzie. Natomiast no, bardzo przytomnie zachował się jeden z zawodników Angels po tym, jak Adrian Głazowski dotknął tej piłki i dzięki temu Angels utrzymali posiadanie. Ale bardzo, bardzo daleka droga Angels. 90 yardów do pola punktowego Eagles. Jeśli defensywa warszawskich Orłów będzie się prezentowała tak dobrze jak
w tej trzeciej kwarcie, to myślę, że bardzo ciężko będzie drużynie Angels zdobyć jeszcze w tym meczu punkty. Czasu coraz mniej. Oj, tam mieliśmy fast start. Tak jest, zawodnik z numerem 37, Adrian Kruszewski. Widać, poruszył się do przodu, jest tuż przed snapem. No, tak jak mówiłem na samym początku spotkania, takie rzeczy się zdarzają. To są juniorzy 15, 16, 17-letni, 18-letni, także niektórzy grają pierwszy mecz w życiu, także to jest właśnie czas na takie pomyłki. Natomiast oczywiście liczymy, że tych pomyłek będzie jak najmniej i ta gra będzie jak najbardziej płynna. Pierwsza próba i 15 yardów. Już Aleksander Kwiatkowski dał znak do rozpoczęcia gry. Znowu mamy falstar, ale sędziowie chyba tym razem to puścili już. O, jest fumble! Jest odzyskana! Tak jest! Odzyskana przez oczywiście nie kto inny jak Kuba Borkowski odzyskał tą piłkę. To już chyba piąta zgubiona piłka przez Angel Storm w tym spotkaniu, a to już drugie odzyskane posiadanie przez Kubę Borkowskiego. Naprawdę chłopak wie, gdzie się znaleźć, w jakim miejscu i wydawałoby się, że no Angel Storm zaczną tutaj ten drive i nie umniejszając ich ofensywie, która wyglądała naprawdę w pierwszej połowie bardzo solidnie. Olbrzymie problemy przy opanowywaniu piłki kończą się kolejną stratą. A Antek Wrubel z ofensywą wchodzą na boisko. No i spróbują zdobyć kolejne punkty, które praktycznie zamkną nam spotkanie. Podanie piłki do Filipa Wielgusa, w końcu dobra akcja biegowa, tak jest, bardzo ładny, jeszcze bardzo fajny spin move, około 5-6 yardów zdobytych, mamy drugą próbę. Jesteśmy blisko pola, coraz bliżej pola punktowego, ten zegar, który cały czas tyka, działa też na naszą korzyść, bo tego czasu Angels będzie miało bardzo mało na to, żeby wrócić do gry, także tutaj Kuba Zduń bardzo spokojnie każe prowadzić Antkowi Wrublowi tą ofensywę. Druga próba i 5. Kolejna próba biegu. Ale tym razem zatrzymane szybciej, ale mamy przewinienie. To będzie, wydaje mi się, że to face mask. Każde złapanie otwory w kasku jest uznawane za foul face mask. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Zobaczmy na powtórce. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. To będzie połowa dystansu. Połowa dystansu i automatycznie pierwsza próba dla Warsaw Eagles. Byliśmy na jardzie około 14, będziemy na jardzie 7. Tak jest, na jardzie 7 pierwsza próba, first and goal. Mamy 4 próby do tego, żeby dorzucić kolejne 6 oczek i praktycznie zamknąć to spotkanie. Ale na to jeszcze musimy chwilę poczekać. A i kolejna akcja i tym razem będzie to przełożenie. Tak jest. Fantastycznie. Filip Stefanowski. Drugie przełożenie w tym meczu. 30-14 dla Warsaw Eagles. Wydaje mi się, że drużyna, przede wszystkim defensywa Angel Storm, tyle spędziła czasu na boisku w tej połowie, że no w końcu musiała uznać wyższość rywali. Mnóstwo wysiłku włożyli w to spotkanie, także czapki z głów dla nich. Natomiast no, Filip Stefanowski z drugim przełożeniem i mamy próbę podwyższenia za 2 punkty. Te 2 punkty są bardzo istotne.
bo wyprowadzą nas na trzy posiadania przewagi. Aj, Adam Jóźwiak zatrzymany bardzo szybko. I ten chłopak, o którym wspominam wielokrotnie, Miłosz Trafny, z kolejnym taklem na koncie. Trzeba przyznać, że Miłosz Trafny, Adrian Gładzowski to są czołowe postacie Angels Toruń, które się bardzo wyróżniały. Filipa Rywockiego także trzeba doliczyć do tego toruńskiego trio. Bardzo, bardzo solidni zawodnicy, bardzo dużo problemów po jednej i po drugiej stronie piłki i w ofensywie, i w defensywie, i w formacjach specjalnych, także myślę, że Angels Toruń mogą być dumni i na pewno w przyszłości będą mieli pożytek z tego zawodnika, tych zawodników, przepraszam. A już piłkę ustawia Bartosz Goździewski, przepraszam. Pięć przyłożeń Eagles, dwa przyłożenia Angels Toruń. Ta piłka się podbijała, ale ona chyba wypadnie za boisko. Tak jest i to będzie kara przeciwko Eagles. Karą będzie rozpoczęcie z 35 yarda albo powtórzenie próby. Natomiast wydaje mi się, że 5 yardów dalej. Natomiast wydaje mi się, że chyba Angels Toruń po tym, jak wchodzi już ofensywa, zaakceptowali tą karę i rozpoczniemy prawdopodobnie jeden z ostatnich drive'ów tego spotkania. Tak jak wspominałem, Angels Toruń przyjęli karę. I rozpoczynam z 30 yarda. 35 yarda, przepraszam, tak. Mamy 100-yardowe boisko. Karol jest 15 yardów od środka boiska. Pierwsza i 10, Angels Toruń. O, będzie próba podania. Jedna z nielicznych prób w tym spotkaniu. Bardzo, bardzo dobrze, bardzo ładnie złapane podanie. Nie kto inny jak Miłosz Trafny. 10 yardów. Mamy pierwszą próbę. Myślę, że troszeczkę też defensywa Eagles przyspała ten moment. Było to jedno. To było drugie podanie w tym meczu, jeżeli się nie mylę. Angels Toruń. Także DBs mogli lekko przysnąć. Ale już Angels Toruń coraz bliżej połowy Eagles. Wysoki snap, nieopanowana piłka i to Angels odbierają. Nie, to Eagles odbierają piłkę. Numer 57. Michał Kalisz odzyskuje piłkę. Był tam też nie kto inny jak Jan Gromek i Kuba Borkowski, ale to quarterback gości miał problemy z opanowaniem piłki i tą bezpańską piłkę odzyskali defensorzy Eagles. No i kolejna strata. Chyba już piąta albo szósta w tej połowie Angels Toruń. Ma nad czym myśleć Matt Kershaw. Myślę, że dużo pracy w najbliższych tygodniach poświęcą na to, żeby jednak ta futbolówka była opanowywana. Pierwsza i 10, Antek Wrubel. Podaj piłkę, Filip Wielgus jeszcze raz. Tam chyba złapane, ale chyba bardziej za koszulkę. Około 3 yardów, solidny zysk. Tak jak mówiłem, tak jak wspominałem, no czas już gra i działa na naszą korzyść. Jest jakiś mały ruas. Filip Wielgus schodzi. Adam Jóźwiak ponownie na boisku z numerem 37. Trzecia próba i, a przepraszam, druga próba i około 7-8 yardów.
Kolejna próba biegu, ale nic z tych rzeczy. Tam jeszcze flaga na boisku. Tam się zawodnicy awanturują. Adam Jóźwiak podnosi ręce. Mówi, że to był faul. Ciężko mi określić. Wszystko działo się od strony trybun. Natomiast no, wszystko wskazuje, że mógłby być to face mask, bo... Albo pociągnięcie, tak zwany horse collar tackle. Widać było rękę. Natomiast zobaczymy, co pokaże Aleksander Kwiatkowski. Tak jest. Horse collar tackle to jest kara 15 yardów. I trzeba przyznać, że to jest kolejna kara, w której Angel Storm praktycznie mają zawodnika, którego mogą staklować na minus 5, minus 4 yardy. I jeden z zawodników dopuszcza się przewinienia i zamiast minus 4 robi się plus 15 dla Eagles. No i Eagles już blisko czerwonej strefy, blisko pola punktowego. A kolejna raz nieopanowana piłka. Strasznie dzisiaj dużo tych strat, dużo tych nieopanowanych piłek. Mokra, śliska, nieprzyjemna piłka. Druga próba i 14 yardów. W międzyczasie pojawił się trzeci biegacz najmłodszej drużyny Orłów, Bartek Kaliński-Pazik z numerem 26. Charakterystyczne różowe buty. Zobaczymy, czy on coś pobiegnie, czy może będzie blokować, a Antek Wróbel pośle futbolówkę do jednego z naszych skrzydłowych. Zobaczymy zaraz. Tak jest, jest bieg, ale bardzo szybko powstrzymany. Szymon Jęcka, taklującym. Strata około 3 yardów, no ale tam nie było gdzie powiedz. A sędzia Aleksander Kwiatkowski pokazuje 2 minuty do końca spotkania. Trzecia próba i około 18 yardów. Myślę, że pierwsza próba zakończy to spotkanie, ale do tego jeszcze daleko, 18 yardów, aż do znacznika pierwszych prób. Zobaczymy, czy Antek Wróbel zdecyduje się na podanie. Tam Patryk Wrzesiński, niepilnowane, ale przerzucone to podanie. Czwarta próba i 18 yardów. No i pytanie, co tutaj zrobić? 20 yardów do zdobycia na pierwszą próbę. A widzimy, że Antek Wróbel. Ostatnie wskazówki od trenera Kuby Zdunia. Na boisku z numerem 23 pojawiła się także jedyna przedstawicielka płci pięknej, Róża Ciesielska. Widzimy ją na górze ekranu. Jak wiemy, w juniorach ma grać i kobiety, i mężczyźni. Antek Wróbel. Próba dalekiego podania. I można powiedzieć, że kolejny raz. To było dobre podanie, wydaje mi się. To jakoś tak bez wiary Patryk Wrzesiński biegł do złapania tej piłki. Strata posiadania, pierwsza próba dla Angels i to już jest, wydaje mi się, że ostatni drive, jaki dzisiaj zobaczymy. Mamy wewnątrz 2 minut, a myślę, że Angels Torun nie będą nic nie wymyślą nowego. Myślę, że będą biegać piłką, chociaż tak jak w ostatnim drive widzieliśmy i pojawiło się też podanie, także z tyłu. Miłosz trafny. Też widzę, że jest drugi quarterback już. Oj, chyba mamy false start. Tak jest. Sędzia Empire. Charakterystyczny kołowrotek. 5 yardów kary. Wciąż pierwsza próba. A ja tu tuż przed końcem tego spotkania serdecznie Państwa jutro zapraszam do Polsatu Sport News na finał Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego.
Fantastyczne widowisko. Drużyna Rhein-Fire gra z Stuttgart Search. A o godzinie 19. O godzinie 19 na Polsacie Sport. Wieczór z futbolem amerykańskim w najlepszym wydaniu, czyli National Football League. Liga NFL. Zapraszam na stronę NFL.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Serdecznie zapraszam. A my czekamy tak naprawdę na koniec meczu. Druga próba i 16 yardów. Niekompletne podanie. Tak jak wspominałem, Łukasz Nakielski się pojawił z numerem 20 jako drugi quarterback, czyli Matt Kershaw daje pograć wszystkim zawodnikom na wszystkich pozycjach, co wydaje się oczywiste. Po pierwsze przy takim wyniku, a po drugie aby... No i widzimy ten młody zawodnik, bardzo ładny bieg, bardzo ładny bieg. 5 yardów, jeszcze tutaj jeden z sędziów rzucił flagę. Wydaje mi się, że to było już za boiskiem. Zupełnie niepotrzebny foul Eagles. Rezultatem było 5 yardów. Myślę, że to było późne uderzenie poza boiskiem. Chociaż z drugiej strony narada tak trwa tak długo, że nie będę zgadywał, proszę Państwa. Oj, nie wiem, czy ta flaga nie zostanie odmachana. Tak jest. Odmachana flaga, czyli faulu nie było. Rezultat to jest trzecia próba. Około 5 yardów zdobytych przez młodego Łukasza Nakielskiego. Tak jak wspominałem, drugiego quarterbacka Angels Toruń. Bardzo przyzwoite podanie, ależ fantastycznie złapał to. Nie kto inny, proszę Państwa. Adrian Gładzowski, no powiem szczerze, bardzo, bardzo przyjemnie ogląda się tego młodego chłopaka. Niesamowicie wyskoczył. No chłopak, który ma złapane takie podanie. Touchdown w formacjach specjalnych. Przechwyt w defensywie. No naprawdę prawdziwy MVP drużyny Angels Toruń. Pierwszej próby i 10. Szybki snap. Ależ fantastycznie pokazał się Mateusz Żuchowski. Przeczytał tą akcję niesamowicie i takluje na stratę prawie 10 yardów. Już po ruchach sędziego widać, że to już jest końcówka. Bardzo długo się zbiera drużyna Angels Toruń. Wydaje mi się, że to jest jedna z ostatnich, albo i nawet ostatnia akcja tego spotkania. Zobaczymy, czy spróbują czegoś innego. Jak widać, no, w drugiej połowie podawali dwa razy i dwa razy skutecznie. Trochę przerzucona ta piłka. Ale bardzo ładny bieg. Ale Kuba Borkowski kolejny raz dzisiaj pokazuje, że no jakby to jest zawodnik, na który Avalomaru buduje tą defensywę. Trzecia próba i 17 yardów. 16-17. Nie wiemy, ile do końca spotkania. Może se. Tak jest. Tak jest. Wydaje mi się, że to. Tak jest. Sędzia Aleksander Kwiatkowski podnosi piłkę. Eagles wygrywają 30 do 14 i trzeba przyznać, że jedni i drudzy pokazali się z dobrej strony. Przede wszystkim w formacjach defensywnych. Nie wolno także zabierać Eagles, no, że zasłużenie wygrali dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo Państwu, że byliście z nami. No i zapraszamy na kolejną transmisję Warsaw Eagles. Do zobaczenia, miłej soboty.